Wolontariada, akcja, która już się odbywa nie po raz pierwszy. Akcja, którą zorganizowali pasjonaci, szaleńcy, miłośnicy nie tylko militariów, ale przede wszystkim miłośnicy historii. Historia tutaj na północnych Kaszubach była bardzo bogata w wydarzenia, była bardzo bogata w rzeczy, które pozostawiła po sobie. Często mijamy różne właśnie pozostałości historii i nie jesteśmy w stanie nawet ich zauważyć, bo nie wiemy, jakie one są ciekawe. Pasjonaci, którzy organizują militariadę, w punktach wyznaczonych na plakatach, będzie to wszystko podane, oczekują na Państwa, oczekują na wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegoś niezwykłego, czegoś, co normalnie przewodnik nie powie. Tych punktów będzie bardzo wiele. Praktycznie dotyczy to całych Kaszub Północnych i nawet jeszcze okolic Wejherowa. I przewodnik, który będzie czekał na Państwa, oprowadzi, opowie, odpowie na pytania i na pewno zainteresuje wszystkich, którzy przyjdą. Trzeba przyjść na określoną godzinę, bo przewodnik po prostu czeka, zbiera te kilka osób, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, które przyjdzie i prowadzi do danego obiektu.